Dzień dobry. To nie było takie proste zadanie wybrać tylko trzy książki z kilku, myślę, nastu tysięcy, które się przeczytało w ciągu życia, ale dobrze. Książka, która towarzyszyła mi w dzieciństwie i z którą się nigdy nie rozstawałem, jak byłem dzieckiem, to były Przygody dobrego wojaka Szwajka. Tutaj mam takie specjalne wydanie w dwóch tomach. To jest książka Niewyczerpana kopalnia anegdot. Taka książka, w której za każdym razem, kiedy ją czytałem, odkrywałem zupełnie coś nowego. A to jakiś fajny życiowy morał, życiową mądrość, a to jakąś zabawną sytuację, a to coś, co pozwalało mnie samemu też z uśmiechem brnąć przez życie. Tylko mała uwaga, przy okazji Przygód dobrego wojaka Szwajka pamiętajcie, żeby spojrzeć na tłumaczenie. Jest tłumaczenie Pawła Hulki Laskowskiego, znakomite, i to jest moje ukochane tłumaczenie. Powiem wam, że kiedyś u znajomych miałem tam przyjemność przebywać na daczy przez jakiś czas i leżały Przygody dobrego wojaka Szwajka. Zacząłem czytać i pomyślałem, matko, co ja te lata temu widziałem w tej książce? Po czym się okazało, że książka jest jak najbardziej w porządku, tylko tłumaczenie było zupełnie inne. Także zwróćcie uwagę na tłumacza. Druga książka, taka książka, która wywarła wpływ na moje życie i ukształtowała je w jakiś sposób, to było Wszystko czerwone, Joanny Chmielewskiej. Pierwsza książka Joanny Chmielewskiej, którą miałem przyjemność przeczytać. No i stało się. Miałem wtedy 5 albo 6 lat i pani Joanna Chmielewska oraz jej twórczość na cały już żywot ukształtowały moje poczucie humoru. A myślę, że nie byłoby całej mojej twórczości literackiej, jak to się poważnie nazywa, przygody z literaturą, gdyby nie twórczość pani Joanny. A Joanna Chmielewska, jej pierwsze książki, Wszystko czerwone, Całe zdanie nieboszczyka, Klin, Lesio, Krokodyl z kraju Karoliny, Romans Wszechczasów. Myślę, że to jest taka biblia dla wszystkich twórców komedii kryminalnych. Tak to się robi. I lata mijają, pani Joanny już niestety nie ma między nami, a książki się nie starzeją, bo dobre poczucie humoru nigdy się nie starzeje. Co powiedziawszy, zdradzę też i taką książkę, która w tej chwili towarzyszy mi, od której nie mogę się oderwać. To jest Ostatnia arystokratka Erzena Boczka. To jest cały cykl. Ostatnia arystokratka to pierwszy tom, ale tych tomów jest już w tej chwili sporo. I jest to opowieść o czeskiej rodzinie, która mieszka w Stanach, ale kiedy w Czechach na początku lat 90. zmienia się ustrój, oni dowiadują się, że odziedziczyli zameczek, właściwie to odzyskują, zameczek swój rodowy i postanawiają wrócić do Czech. I to zderzenie amerykańsko-czeskiej mentalności, tudzież to wszystko, co się dzieje na tym zamku i co dzieje się w tej rodzinie, sprawia, że właściwie jak kończę ostatnią kartkę, sięgam po kolejny tom, kończę kolejny tom, wracam do poprzedniego i tak cały czas mi się te arystokratki mieszają. Za każdym razem, kiedy mam doła, kiedy mam jakieś początki deprechy, to Ostatnia arystokratka znakomicie mnie wyciąga z tejże depresji. Czego i wam życzę, żeby to było takie najzdrowsze remedium na wszelkiego rodzaju smutki i smuteczki. No i cóż, do zobaczenia 29 lipca i wtedy też porozmawiamy troszkę więcej o książkach.